Drodzy bracia i siostry, po uroczystym rozpoczęciu Wigilii Paschalnej w pokoju serca słuchajmy teraz Słowa Bożego. Rozważajmy, jak to Bóg w minionych czasach wybawił swój lud i jak w końcu zesłał nam swojego Syna jako Odkupiciela. Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dał nam nowe życie. Módlmy się, aby Pan Bóg dał nam pełny udział w paschalnym dziele zbawienia. Liturgia Słowa Wigilii Paschalnej jest wyjątkowo bogata. W pierwszych wiekach w tę noc udzielano chrztu świętego katechumenom i czytania są właśnie katechezą dla przygotowujących się do włączenia we wspólnotę Kościoła. Nam wszystkim przypominają prawdę wiary, ukazują Boży plan zbawienia oraz historię całej ludzkości, od stworzenia aż do dzieła odkupienia, dokonanego przez Jezusa na krzyżu. Czytanie z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł: niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj oddzieli ono jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień drugi. A potem Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe, rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I tak się stało. Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. A potem Bóg rzekł: niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I tak się stało. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem i mniejsze, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. Potem Bóg rzekł: niechaj się zaroją wody od istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią pod sklepieniem nieba. Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody w morzach, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi.
I tak upłynął wieczór i poranek, dzień piąty. Potem Bóg rzekł: niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. A wreszcie rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, które owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa podniebnego i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I tak się stało. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy jej stworzeń. A gdy ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Oto Słowo Boże. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Błogosław duszo moja Pana, Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki. Odziany w majestat i piękno, światłem okryty jak płaszczem. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Umocniłeś fundamenty ziemi, nie zachwieje się na wieki wieków. Jak szatą okryłeś ją wielką głębią, ponad górami stanęły wody. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Ty zdroje kierujesz do strumieni, które pośród gór się sączą. Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie i śpiewa pośród gałęzi. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Z Twoich komnat nawadniasz góry, owocem dzieł Twoich syci się ziemia. Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, by człowiekowi służyły. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Ty wszystko mądrze uczyniłeś. Ziemia jest pełna Twych stworzeń,
błogosław duszo moja Pana. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, Ty jesteś godny podziwu w swoich dziełach. Spraw, niech wszyscy przez Ciebie odkupieni zrozumieją, że wspaniałe było dzieło stworzenia świata, a jeszcze wspanialsze jest dzieło zbawienia, które się dokonało przez wielkanocną ofiarę Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek morza na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serce Egipcjan tak, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec Faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę moją potęgę wobec Faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Anioł Boży, który szedł naprzedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów tak, że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. A Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom i pogrążył ich Pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska Faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych. Nie ocalał z nich ani jeden. Izraelici zaś szli po suchym dnie morskim, mając mur wodny po prawej i po lewej stronie. W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan i widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza.
gdy Izraelici zobaczyli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim zaśpiewali taką oto pieśń ku czci Pana. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Zaśpiewam na cześć Pana, który okrył się sławą, gdy konia i jeźdźca pogrążył w morskiej toni. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać Go będę. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Pan wojownik potężny, ten, który jest, brzmi Jego imię. Rzucił w morze rydwany Faraona i wojsko jego. Wybrani wodzowie legli w Morzu Czerwonym. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Przepaści ich ogarnęły, jak głaz runęli w głębinę. Uwielbiona jest potęga prawicy Twej, Panie. Prawica Twa, o Panie, starła nieprzyjaciół. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Prowadziłeś ich i osadziłeś na górze Twojego dziedzictwa, w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem, w świątyni zbudowanej Twoimi rękami. Pan jest Królem na zawsze i na wieki. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Módlmy się. Boże, także w obecnych czasach jaśnieją Twoje dawne cuda. Niegdyś swoją mocą wybawiłeś jeden naród od prześladowań Faraona i przeprowadziłeś go przez Morze Czerwone. Obecnie przez wodę chrztu prowadzisz wszystkie narody do zbawienia. Spraw, aby cała ludzkość weszła do liczby synów Abrahama i dostąpiła godności ludu wybranego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Czytanie z księgi proroka Barucha. Bądź posłuszny, Izraelu, przykazaniom życiodajnym. Nakłoń ucha, by poznać mądrość. Cóż się to stało, Izraelu, że jesteś w kraju nieprzyjaciół, wynędzały w ziemi obcej, uważany za nieczystego na równi z umarłymi, zaliczony do tych, co schodzą do otchłani. Opuściłeś źródło mądrości. Gdybyś chodził po drodze Bożej, mieszkałbyś w pokoju na wieki. Naucz się, gdzie jest mądrość, gdzie jest siła i rozum, a poznasz równocześnie, gdzie jest długie i szczęśliwe życie, gdzie jest światłość dla oczu i pokój. Lecz któż znalazł jej miejsce
lub kto wszedł do jej skarbców. Lecz zna ją wszechwiedzący i zbadał ją swoim rozumem, ten, który na czas bezkresny urządził ziemię i napełnił ją stworzeniami czworonożnymi, wysłał światło i poszło, wezwał je, a ono posłuchało go z drżeniem. Gwiazdy rośniące świecą na swoich strażnicach. Wezwał je, odpowiedziały: jesteśmy. Z radością świecą swemu Stwórcy. On jest Bogiem naszym i żaden inny nie może się z Nim równać. Zbadał wszystkie drogi mądrości i dał ją słudze swemu Jakubowi i Izraelowi, umiłowanemu swojemu. Potem ukazała się ona na ziemi i zaczęła przebywać wśród ludzi. Tą mądrością jest księga przykazań Boga i prawo trwające na wieki. Wszyscy, którzy się go trzymają, żyć będą. Którzy je zaniedbują, pomrą. Nawróć się, Jakubie, trzymaj się go, choć w blasku jego światła. Nie dawaj chwały swojemu obcemu, ani innemu narodowi, twych przywilejów. Szczęśliwi jesteśmy, o Izraelu, że znane nam jest to, co się Bogu podoba. Oto Słowo Boże. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważanego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce. Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Cenniejsze nad złoto najczystsze. Słodsze od miodu płynącego z plastra. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Módlmy się. Boże, Ty zawsze pomnażasz swój Kościół przez wzywanie nowych ludów do wiary. Spraw łaskawie, aby obmyci wodą Chrztu Świętego doznawali nieustannie Twojej opieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała na wysokości Bogu. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Amen.
Módlmy się. Boże, Ty sprawiasz, że ta najświętsza noc jaśnieje blaskiem zmartwychwstania Pańskiego. Wzbudź w Twoim Kościele ducha dziecięctwa, którego otrzymaliśmy na chrzcie święty, abyśmy odnowieni na duchu i ciele służyli Tobie z całkowitym oddaniem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy w Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia ciała grzesznego dawny nasz człowiek został z nim współukrzyżowany po to, byśmy już dłużej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, został wyzwolony z grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Alleluia,
Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą, kto nam odsunie kamień z wejścia do grobu? Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień został już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę, i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego. Powstał. Nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. A idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi. Podąża przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. Oto słowo Pańskie. Miłość i nienawiść. Wierność i zdrada, tchórzostwo i wytrwałość.
cisza i hałas. Mrok i światło. Ogień i woda. Śmierć i życie. Tymi słowami możemy streścić to wszystko, w czym dane jest nam uczestniczyć, kiedy przeżywamy święte Triduum Paschalne. Bracia i siostry, razem z Chrystusem przeszliśmy tajemniczą lekcję miłości. Od umycia nóg uczniom w Wieczerniku, aż po wzgórze Golgoty. On poświęcił siebie, abyśmy mieli życie. Liturgia Wielkiej Soboty to lekcja Bożej obecności w historii naszego życia. On wpisuje w nasze dni, miesiące i lata swój odwieczny zamysł zbawienia ludzkości. A właściwie to nasze życie jest wpisane w Boży plan zbawienia. Żyjemy tylko raz. W każdej sekundzie piszemy historię naznaczoną radościami, bólem, szczęściem, osamotnieniem, lękiem o niepewne jutro, wzlotami i upadkami. To wszystko, co przeżywamy, nie jest dziełem przypadku, lecz ma ukryty głęboki sens w Bożym planie, jaki On dla nas przygotował. Tak jak wtedy, przeszło 2000 lat temu, niewielu rozumiało sens ofiary Chrystusa. Zdziwieni uczniowie z niedowierzaniem patrzyli, że ta wspaniała historia tak nagle dobiega końca, bo Chrystus umarł, bo Jego ciało złożono do grobu. Nie rozumieli. Zapewne pytali samych siebie, co to wszystko ma znaczyć i jaki w tym sens. My dzisiaj wiemy, że śmierć została pokonana, że poranek zmartwychwstania przyniósł nowe życie, że Boży plan zbawienia został wypełniony. Dlatego przychodzimy tu z wiarą, bo grób jest pusty, bo Chrystus prawdziwie żyje. Chcemy, aby właśnie ta prawda przyświecała naszej drodze życia, kiedy może też, jak uczniowie, pytamy o nasz los i tak trudno znaleźć nam odpowiedzi. Moi drodzy, dzisiaj z pustego grobu płynie dla nas głębokie przesłanie. Nie martw się o to, co będzie, jak będzie wyglądała Twoja przyszłość.
bo Bóg jest Panem Twojej historii. On chce być obecny w Twoim życiu. Chce pomagać Ci stawiać kroki na drodze wiary, na drodze wychodzenia z mroków śmierci ku blasku zmartwychwstania, na drodze wychodzenia z zagubienia, słabości i grzechu ku prawdziwej wolności. Nie lękaj się więc, lecz z wiarą pozwól Bogu razem z Tobą pisać historię Twego życia, aby kiedyś, gdy zakończysz ostatni rozdział, móc cieszyć się życiem w chwale zbawionych, które na Ciebie czeka. Amen. Woda jest elementem niezbędnym do życia, dlatego jest ona także symbolem życia nadprzyrodzonego. Woda chrztu jest znakiem, przez który rozpoczyna się życie Boże w człowieku. W sakramencie chrztu prosimy, by Duch Święty dał nam nowe życie, byśmy mogli razem z Chrystusem umierać dla starego, a powstawać do nowego życia. Dlatego chrzest i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych mają tak znaczące miejsce w liturgii Nocy Paschalnej. To właśnie ten sakrament szczepia nas najbardziej w paschalne misterium Chrystusa. Zanim nastąpi moment odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, zwróćmy się o pomoc do naszych sióstr i braci, którzy cieszą się chwałą Chrystusa Zmartwychwstałego. W litanii do wszystkich świętych, którą będziemy śpiewać w postawie stojącej, prośmy świętych o pomoc w wiernym wypełnianiu przymierza zawartego w sakramencie chrztu. Najmilsi, z pokorą wzywajmy nad tą wodą łaski Boga Ojca Wszechmogącego, aby ci, którzy przez chrzest narodzą się do nowego życia w Chrystusie, zostali włączeni do grona przybranych dzieci Bożych. Módlmy się także za wszystkich, którzy zostaną ochrzczeni w tę noc zmartwychwstania na całym świecie. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Michale, módl się za nami. Święci Aniołowie Boży, módlcie się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, Święta Anno, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Święty Andrzeju, módl się za nami. Święty Janie, módl się za nami. Święta Mario Magdaleno, Święty Szczepanie, módl się za nami. Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, módl się za nami. Święte Perpetuo i Felicyto, się za nami. Święta Agnieszko, módl się za nami. Święty Grzegorzu, módl się za nami. Święty Augustynie, módl się za nami. Święty Atanazy, módl się za nami. Święty Bazyli, módl się za nami. Święty Marcinie, módl się za nami. Święty Benedykcie, Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami. Święty Jacku, módl się za nami. Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami. Święty Janie Mario Wianeju, Święta Katarzyno Sienejska, módl się za nami. Święta Tereso Zawila, módl się za nami. Święci Wojciechu i Stanisławie, módl się za nami. Święta Jadwigo Królowo, Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego. Wybaw nas, Panie, od każdego grzechu. Wybaw nas, Panie, od śmierci wiecznej. Wybaw nas, Panie, przez Twoje wcielenie. Przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie. Wybaw nas, Panie. Przez zesłanie Ducha Świętego. Wybaw nas, Panie. Prosimy Cię, my grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś swoją łaską uświęcił tę wodę, przez którą mają się odrodzić Twoje dzieci. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego,
Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki. Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę Chrztu Świętego. Na początku świata Twój Duch unosił się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcania. Boże, Ty nawet w wodach potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występkom i dał początek cnotom. Boże, Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego, aby naród wyzwolony z niewoli Faraona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczony. Boże, Twój Syn ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu został namaszczony Duchem Świętym, a gdy wisiał na krzyżu, z Jego boku wypłynęła krew i woda. Po swoim zaś zmartwychwstaniu nakazał uczniom: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wejrzyj na swój Kościół i racz mu otworzyć źródło Chrztu Świętego. Niechaj ta woda przez Ducha Świętego otrzyma łaskę Twojego jednorodzonego Syna, aby człowiek stworzony na Twoje podobieństwo i przez sakrament chrztu obmyty z wszystkich brudów grzechu odrodził się z wody i z Ducha Świętego do nowego życia dziecka Bożego. Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna stąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Drodzy bracia i siostry, przez misterium paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Po ukończeniu 40-dniowego postu odnówmy przyrzeczenia Chrztu Świętego, w których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim.
A zatem pytam każdego z was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie, na życie wieczne. Amen. Do zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa skierujmy teraz nasze prośby w potrzebach całego Kościoła i świata. Jezu, życie i zmartwychwstanie nasze, obdarz mądrością biskupów i prezbiterów w głoszeniu dobrej nowiny o wyzwoleniu człowieka z niewoli grzechu. Ciebie prosimy. Jezu, życie i zmartwychwstanie nasze, obdarz młodych odwagą w podejmowaniu dobrych decyzji, zgodnie z wolą Bożą. Ciebie prosimy. Jezu, życie i zmartwychwstanie nasze, obdarz chorych Twoją nadzieją i mocą w przeżywaniu niełatwej codzienności. Ciebie prosimy. Jezu, życie i zmartwychwstanie nasze, obdarz rodziców i dziadków rozwagą w wychowaniu dzieci i prowadzeniu ich drogą wiary. Ciebie prosimy. Jezu, życie i zmartwychwstanie nasze, obdarz tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności, radością przebywania z Tobą na zawsze. Ciebie prosimy. Jezu, życie i zmartwychwstanie nasze, obdarz nas odwagą w realizowaniu Twoich przykazań w codziennym życiu. Ciebie prosimy.
Jezu, Synu Boży, Ty zwyciężyłeś na drzewie krzyża i zerwałeś więzy śmierci. Do Ciebie zwróciliśmy się z naszymi prośbami. Ufamy, że obdarzysz nas tym, o co Cię prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij modlitwy i dary Twojego ludu i spraw, aby ofiara, która wzięła początek w misterium paschalnym, stała się dla nas lekarstwem na wieczność. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza tej nocy uroczyście głosili Twoją chwałę. Gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych
radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami męczennikami, świętą Jadwigą Królową, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie.
utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Marka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj, Boże, o tych, których tej nocy odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I potęga, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Oto zmartwychwstały Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiona dusza. Thank you.
Boże nasz Ojcze, pełni ufności, prosimy, aby wirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby. Pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirusa. Inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację. Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie. Udziel nam pokoju i zdrowia. Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami. Prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Święta Jadwigo Królowo, Święty Janie Pawle II. Módlmy się. Wszechmogący Boże, tchnij w nas ducha Twojej miłości i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, których posiliłeś wielkanocnym sakramentem przez Chrystusa Pana naszego. Kończy się powoli Wielka Sobota. Cały ten dzień jest bardzo szczególny i inny. Bo gdyby chcieć jednym słowem oddać treść tego dnia, to można by użyć tego słowa cisza. To jest Wielka Sobota. Kiedy już opadł zgiełk Wielkiego Piątku, kiedy jeszcze Jezus spoczywa w grobie i cały świat chodzi na paluszkach, bo jak mówią stare pisma wczesnochrześcijańskie, król śpi, król tego świata zasnął i nikt nie chce mu przeszkadzać. Dla jego przeciwników wydawało się, że go zabili. Jego przyjaciele mówili, myśleli, że dał się zabić. Tymczasem on po prostu zasnął. To jest trochę tak, jak wtedy, kiedy chodził po Palestynie i kiedy przysłano do niego Jaira, który płakał, bo córeczka była umierająca. I Jezus przychodzi, tam opłakują dziewczynkę i kiedy jest już na miejscu, to mówią za późno, spóźniłeś się. Ona już umarła i płaczą. A Jezus na to mówi, ona nie umarła, dziewczynka nie umarła, ona tylko zasnęła. Wtedy go wyśmiewali. Ale dokładnie to samo powtarza się w wypadku samego Jezusa. Cały świat i ten przyjazny i nieprzyjazny myślał, że Jezus umarł, że to koniec. A on tylko zasnął. I niektórzy, kiedy im o tym dzisiaj nawet mówimy, to się śmieją. Tak jak ci w Ewangelii, w domu Jaira, że to niemożliwe, że przecież wiadomo, śmierć nastąpiła, zgon stwierdzony. Tymczasem Jezus zasnął na chwilę i jak mówią te stare pisma, o których wspominałem, zszedł do otchłani, aby pobudzić tych, którzy spali od wieków, od początku świata. Aby obudzić praojca Adama i idzie do niego ze zwycięskim orężem krzyża i mówi do Adama, zbudź się ośpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Dzisiaj Jezus mówi do nas te same słowa, zbudź się,
przygnębiony pandemią, zbudź się przygnębiony smutkiem i bólem. Zbudź się, Ty, który straciłeś już nadzieję, któremu wydaje się, że to się nigdy nie skończy. Zbudź się, a zajaśnieje Ci Chrystus zmartwychwstały. Taka jest wymowa tej chwili. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję z całego serca za tę modlitwę wielkosobotnią, dzisiejszą. Dziękuję Wam wszystkim, którzy tu jesteście. Dziękuję tym, którzy z konieczności są za drzwiami. Jakie to przykre. Ale jesteśmy wspólnotą. I dziękuję tym wszystkim, którzy są z nami niezawodnie kolejny dzień poprzez transmisję, przez łącza internetowe. Ta nasza wspólnota modlitwy sięga dalej, niż by się mogło wydawać. Wszędzie, gdzie dociera internet, tam sięga nasza wspólnota. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tych pięknych świąt. Dziękuję naszej służbie liturgicznej, chórowi, organistom. Dziękuję siostrom, księżom. Wymieniałem niektórych z imienia. Dzisiaj wymienię jednego, księdza Darka, który razem z siostrą Renatą obmyślili całą koncepcję tegorocznych dekoracji ciemnicy grobu pańskiego. I potem już ksiądz Darek razem z panem Adamem, z panią Bogusią, z młodzieżą z Chrystusa na Krowodrzy, wszystko to wykonali pod czujnym okiem siostry. Bardzo jestem wdzięczny Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą pracę. Moi drodzy, w tym miejscu już chcę Wam złożyć najlepsze życzenia. Aby te święta nas obudziły do nadziei. Aby te święta nas napełniły głęboką wiarą w to, że nie jesteśmy sami wobec najgorszych przeszkód, które rzuca nam świat, które rzuca nam bezwzględne prawo natury. Bóg jest z nami. On jeszcze śpi w grobie, ale za moment podejdziemy, aby Go zbudzić i aby z naszym Królem pójść i wołać: Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Niepojęta prawda, że Chrystus zmartwychwstał, przekazywana jest z ust do ust przez pierwszych świadków radosnej nowiny, rozbrzmiewa w Kościele już od 20 wieków. Jej echo docierające dzisiaj do nas pragnie wyrwać nas z odrętwienia i ożywić naszą wiarę, że zmartwychwstanie Pana jest wiecznie aktualne. Podczas Świętej Nocy przeżywamy tajemnicę zmartwychwstania. Jako zanurzeni przez chrzest Chrystusa, z radością procesji rezurekcyjnej idźmy głosić prawdę o zmartwychwstaniu. Będziemy szli za Chrystusem zmartwychwstałym, obecnym w Najświętszym Sakramencie jako Jego uczniowie. Niechaj nasze serca płoną wiarą i miłością, jak serce Jego Matki i apostołów. W czasie Wigilii Wielkanocnej usłyszeliśmy wezwanie: weselcie się, zastępy aniołów w niebie, weselcie się, słudzy Boga,
niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy tak wielki Król odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa. Niech ta świątynia zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. Posłuszni temu wezwaniu pójdziemy w uroczystej procesji za Chrystusem Zmartwychwstałym, aby wyznać naszą wiarę w Jego zwycięstwo nad śmiercią i szatanem, Zmartwychwstałemu Chrystusowi obecnemu wśród nas w Najświętszym Sakramencie będziemy dziękować za to, że otworzył wierzącym Królestwo Niebios.
Niebo i ziemia się cieszą, alleluja. Ze zmartwychwstania Twojego Chryste, alleluja. Módlmy się. Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie. Udzielaj mu obficie Twoich darów, aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament. Wesel się król.